Ale one są martwe! Jak do tego doszło? Jedno słowo. Pantea. Królowa Mankulusów. Urządza obławy na jednorożce i kradnie ich rogi. Dzięki ich mocy zachowuje młodość. Jednorożców ubywa, a wyspa obumiera. Rogi jednorożców podtrzymują wszelkie życie. Czasem udaje nam się zebrać z nich pył. Jeśli jest go dużo, trochę to pomaga. Sami nie damy sobie rady. Bez jednorożców i ich rogów wszystko umiera. A kiedy umiera? Jest martwe. I nie można tego cofnąć. Niedługo cała nasza wyspa zmieni się w pustynię. Bez roślin, bez jednorożców, bez faunów, bez nas. Zostaną Pantea i Mankulusy. To pewnie o tym jest mowa w księdze. W jakiś sposób to powstrzyma to. Ale jak? Czasem myślę, że nic tego nie powstrzyma. Dasz mi trochę tego pyłu? Ty naprawdę myślisz, że to zadziała? No nie wiem, ale musimy spróbować. Ej, jak już coś robić, to robić porządnie. Trzeba więcej rozmachu. Czy w tym kichnięciu kryła się nadzieja? Nie, nie o to chodziło. Ale może jednak się nie mylę. Może warto spróbować. Nie będę sobie zawracał głowy zagadką o najgorszej trąbce na świecie. Najgorszym trąbtusie na świecie. Z księgi, której nawet nie widziałem. Nie, jestem księciem. Wybacz mi, ja mam co robić. Mo, zaczekaj! Ja jej wierzę. Nie wiem dlaczego. No bo pojawiła się tu zupełnie znikąd. Potem zniknęła, małe puf i tyle. O, Rety, to było super. W dodatku rozmawia z jednorożcami. To też się w głowie nie mieści, co nie? Ona naprawdę ma w sobie coś wyjątkowego. Ale co tam? Jesteś księciem, więc... A jak się mylisz? Wyjdziesz na głupka i król każe ci szorować podłogi. Wielkie rzeczy. A jeśli ty się mylisz?